Chodźcie zagrać! Lubicie nagrody, a my je mamy! Wystarczy rzucić obręcz na którąś z tych butelek! Dziecinnie proste zadanie! Wow! Ta gra faktycznie jest łatwa! Nareszcie, co za szczęście! Kompetentna osoba, która zna się na różnych rzeczach! Twilight, te wszystkie gładkie słówka są po to, żeby cię zwabić! Gry są sfałszowane! Kłamstwa! Oszczerstwa! Wiesz, czego nie da się sfałszować? Praw fizyki. O ile nie ma oporów powietrza i przesunięcia osi pionowej, poziome przesunięcie równa się prędkości początkowej pomnożonej przez 2 plus kąt padania podzielić przez siłę grawitacji. Och, to napięcie! Dramat! Nie mogę patrzeć! Przytul mnie! A tak niewiele brakowało. Jak chcesz, to spróbuj jeszcze raz. Koniec! Odpalamy światełka! Może ten wieczór jednak nie skończy się porażką? Was przeprosić? 100 tysięcy porwanych firanek! Dlaczego te wszystkie katastrofy muszą mi się akurat teraz przytrafiać? Hej, Rarity! Jak ci... To wcale nie jest kryzys! Kto powiedział, że to kryzys? Ja nie mam żadnego kryzysu! Wow. Widziałaś Fluttershy? Poszła gdzieś w tamtą stronę z winiet, a potem zniknęła. Czy w takiej chwili musisz mnie o to pytać? Nie to, żebym nie ufała winiet, jeśli o to ci chodzi. W parku rozrywki jest teraz 50 tysięcy ludzi, więc łatwo kogoś zgubić. 50 tysięcy ludzi! Obejrzy moje kostiumy! Czy ty naprawdę w ogóle nie martwisz się o Fluttershy? To aż 100 tysięcy gałek ocznych, Applejack! Dobra, może ty się nią nie przejmujesz, ale ja tak. Dajcie mi większy stos ubrań, żeby się w niego wykrzyczeć! Bez przesady! Dobra, co teraz? Co robimy? W jaki sposób mamy wygrać tę grę? Zgadnijcie, kto właśnie wykreślił idealną trajektorię lotu, uwzględniając grawitację i opór aerodynamiczny? Ta pani! Myśleliście, że zapomniałam o tarciu, oporze powietrza i prędkości początkowej. Ale wiecie co? Nie zapomniałam. Słyszeli? Wiecie, jak to mówią? To 100 razy sztuka! Czołem! Applejack! Sorki, widziałyście Fluttershy? Zniknęła parę godzin temu. W jej telefonie włącza się poczta. Mam przeczucie, że stało się jej coś bardzo złego. Wrzuć na luz, Applejack. Nie wszędzie muszą czyhać złoczyńcy z ekwestriańską magią. A z innej beczki masz może zbędne kupony? Bo nasze się skończyły. Jak ja nie lubię przegrywać. Applejack! Hej! Właśnie mam zamiar przejechać się tą kolejką. To już chyba będzie 10 raz. Cii, masz nic nie mówić. Nie widziałaś przypadkiem Fluttershy? Tak, była tu ze mną. Strasznie się bała tej kolejki, ale chyba poszła gdzieś z winiet. Dobra, dzięki. Przypomnij jej, że wisi mi przejażdżkę kolejką górską.
Nie mów mi, że ty też pracujesz dla parku. Co nie skądże? Inspektorzy zabawy nie otrzymują pensji. I wymyśliłam ich dzisiaj, gdy zobaczyłam dziewczynkę, która płakała, bo spadły jej lody i powiedziałam sobie: Pinkie Pie, to miejsce nie jest tak zabawne, jakby mogło być. Podoba ci się mój strój? Znalazłam te rzeczy w śmietniku, ale tego nie widać. Powiedz, czy może widziałaś gdzieś Fluttershy? Nie, ale właśnie widzę. Zastępcy inspektora zabawy. Ta-da! Teraz masz wstęp na wszystkie atrakcje parku. Zastępcą inspektora zabawy. O, wow. O mały włos. Palców nie czuję od tego rzucania. Nie mogę się skupić. Czy to nie jest sen? Jak długo tu jesteśmy? Słuchajcie, dziewczyny. A może byście tak wzięły te papugę i poszły stąd? Tu nie chodzi o papugę! A? Sama powiedziałaś, to przekręt. Może pójdziemy na lody? Masz rację. Czemu sama siebie nie słucham? Nie mamy dziś dobrej pasy. Ohohoho! Jej! Czy państwo to widzą? Za każdym razem wygrana! Albo stała się moją główną podejrzaną tylko dlatego, że Rarity traktuje ją jako przyjaciółkę. Może mi odbiło i robię z igły widły. Co to jest za odznaka? Widzi pan to... Noszenie fałszywych odznak to przestępstwo. Jako pracownik ochrony mam prawo cię aresztować. Zaraz panu wszystko wyjaśnię. Szukam swojej przyjaciółki i... Ręce na głowę! Żadnych gwałtownych ruchów! Dlaczego nie powiedziałaś, że jesteś zastępcą inspektora zabawy? Bardzo panią przepraszam za to zajście. To jest moje miejsce pracy. Od lat nie było tu inspekcji zabawy. Tę odznakę zrobiła moja przyjaciółka. Nie jest prawdziwa. Czyli to tajna inspekcja zabawy. Wszystko jasne. Tak czy siak, baw się dobrze. Nie kontrolując mojego stanowiska. Bruk, bruk. Ile razy jeszcze mam to powtórzyć? Rarity mówi, że jesteś super fajna, bystra i masz główną zasadę, której się trzymasz. Działanie. Prawda. A ja mam nowy, śmiały pomysł na Rainbooms, który na pewno ci się spodoba. The Throwbacks. Wielkie T, hashtag TBT. Taki był trend, a w skrócie TKTH TBT, nawias TBT albo taka taka bada. I będziecie reprezentować najfajniejsze style z przeszłych epok. Póki co to mi się podoba i zakładam, że dalej też będzie fajnie. Rainbow Dash. Słodkie dziewczę z lat 50. Spódniczka, krótkie blond włosy. Co sądzisz o ogoleniu głowy? I tak będziesz się musiała ogolić pod perukę. Nie ma mowy, żebym pozwoliła komuś zgolić mi głowę. PSBL? LJSNDB. Ale lepszą już się nie da być. Cóż, skoro zależy ci na byciu sobą i takie tam, to pozwól mi przynajmniej zrobić fotkę prawdziwej ciebie. To winiet komórką doprowadza do zniknięcia dziewczyn? Wiedziałam, że ona coś knuje. Nie spodziewałam się po niej takiej groźnej magii. Moje przyjaciółki zniknęły, ale gdzie są teraz? O jeny, uwięzione w magicznym telefonie? Typowe. Będziesz jeść tę sałatkę?